Mostek zakochanych w starym ogrodzie został efektownie podświetlony. Z pomysłem wystąpili sami mieszkańcy, którzy zgłosili projekt do budżetu obywatelskiego. W swoim wniosku argumentowali, że atrakcyjna, dynamiczna iluminacja będzie przyciągała wzrok przechodniów i uatrakcyjni parkową przestrzeń. W głosowaniu projekt zyskał uznanie Radomian. Jest to niewielki projekt, ale bardzo ciekawy, uatrakcyjny z pewnością stary ogród. Już dopływają do nas sygnały i od młodzieży, i od mieszkańców, że jest to raczej taki pozytywny odbiór tego projektu, który został zrealizowany. Podświetlenie to, oprócz kolorów, jakie zawiera, jeszcze posiada taką atrakcyjną funkcję, jak na przykład w trakcie dni, które są świętami narodowymi, będzie świeciło w odpowiednich kolorach, barwach narodowych. Przy okazji montażu reflektorów zostały też odnowione żelbetowe elementy i stalowe balustrady mostu. Iluminacja Mostku Zakochanych była ostatnim tegorocznym zadaniem z budżetu obywatelskiego, jakie miał do wykonania Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. W sumie zrealizował 11 projektów. Duży projekt w zakresie robót budowlanych dotyczył przebudowy sali gimnastycznej i zaplecza w Zespole Szkół Zawodowych imieniem Majora Hubala. Wybudowaliśmy dwa dosyć duże i ładne place zabaw dla dzieci. Jeden z placów zabaw powstał przy publicznym przedszkolu numer 17 przy ulicy Zbrojskiego. Natomiast drugi plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną powstał przy skrzyżowaniu ulicy Chrobrego i Kosucińskiego. Inne projekty z budżetu obywatelskiego, które w tym roku zrealizował Wydział Inwestycji, to m.in. budowa nowego boiska przy ulicy Ciborowskiej, siłownie na Plantach i na Podkanowie, plac do ćwiczeń Street Workout przy publicznej szkole podstawowej nr 9 oraz podjazd dla niepełnosprawnych w kuźni artystycznej przy ulicy Daszyńskiego. Ponadto na osiedlu akademickim został ustawiony parklet, a przy stawie na Godowie pojawiły się ławki i leżaki.